Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin, oto zagrajmy w Gothic 1 edycja rozszerzona. Oczywiście witam w kolejnym odcinku i od razu ruszamy do przodu. Dzisiaj już troszeczkę Gothica rozgrzałem przed ruszeniem z nagrywaniem. Oczywiście jeszcze tam jakieś lagi się zdarzą, cóż zrobić. Ale idziemy do Torusa zagadać, że Mordrak został przeze mnie już z obozu wydalony. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie tutaj na jakieś tam, nie wiem, zawiłości i tak dalej. Zawiłości na temat mojego dołączenia do jakiegokolwiek obozu, bo podobno im bardziej się zbliżamy do któregoś z obozów, tym ciężej albo prawie wcale nie można zostać w innym obozie jakimś cwaniaczkiem, także musimy na to uważać. Ale wracając do Mordraga, facet już nigdy się nie pokaże. Facet już nigdy się tu nie pokaże. I wyższy poziom w końcu. Wolałbym, żebyś go zabił. Nie szalej, Torus, nie szalej. Okej, okay. No i teraz nam to wystarczy. Zobaczmy, czy Diego będzie chętny, żeby mnie uczyć. A który z magnatów zajmuje się handlem ze światem zewnętrznym? O, zobaczymy, czy Diego jakoś mi powie, poradzi coś. Bartolo, jednak magnaci to zajęci niecierpliwi ludzie, także radzę ci uważać. Okej, dzięki Diego. To odnośnie tych pazurów bestii Stamy, czyli topielca. Topielczyka takiego special, żebyśmy mogli właśnie przehandlować, ale okej, dzięki Diego za info. I co ja miałem zrobić? Aha, miałem się nauczyć, tak? Bo mamy aktualnie 30 punktów. Po zdjęciu pierścieni będziemy mieli... Dobra, zrobię tutaj taki zapis specjalny, jak ja to lubię robić. Nazwijmy go siła, yeah, siła pięknie, siła i koks fitness sport. I teraz zdejmujemy nasze pierścionki, żeby one nie wpłynęły w jakiś sposób na cokolwiek. Oczywiście zdjęła nam się nasza kosa. Jeszcze jeden F5 zrobimy. Zobaczymy Diego. Nauczmy czegoś. I ile teraz będę musiał punkcików? Zobaczymy. Jeden punkcik. Czy przebijemy? Okej. Wykorzystano punktów nauki 2 w ogóle. A miałem, że za jeden się mogę nauczyć. Wait, what? Co to ma znaczyć? Czekajcie, wczytam się jeszcze raz. Bo coś mi się tutaj wydaje, że to jest jakieś fejkowo. Ej, było napisane, że jeden, tak? A wydało mi 2 punkty. To mi się wcale nie podoba. Dobra, Diego się, dawaj. Nie wstawaj już nawet z tej ławeczki. Jeszcze raz spróbujemy. Nauczyć się. No zobaczcie, jest 1 za 1. Klikam. I wykorzystano punktów nauki 2, pozostało 8. Okej. Czyli coś jest nie tak. Coś jest buget i to mi się bardzo nie podoba. A czekajcie, wczytam się jeszcze raz i spróbuję wydać od razu 5 punktów. I zobaczymy, czy mi zeżre od razu 10. O mój Boże, dlaczego tak się dzieje? Ale mi się to wcale nie podoba! Jezu! Dlaczego? Dlaczego nie? Dobra, 5 za 5. Wykorzystano punktów nauki 10. No nieźle. Co tu się dzieje? W ogóle, jakie buget? Jakie... Co tu się zdarzyło? Trzymaj się. Co jest z tym progiem punktowym? Mogłem normalnie korzystać, nagle teraz jeb, nie. I mam plus 5 punktów za 10. Tak czy siak już przebiliśmy ten próg punktowy i w sumie guzik nam to da. Ale no, co zrobić? Dobra, trudno. W takim razie, no jest trochę lipnie. Ale no niech będzie, no niech będzie i tyle. Dobra, załóżmy sobie moje pierścienie mocy. Czyli próg punktowy przebiliśmy... Nie wiem jakim cudem, szczerze powiedziawszy. Było to dosyć dziwne. No ale nic nie zrobimy już z tym. Poszło. Zmarnowaliśmy chyba parę punktów, ale to nie z mojej winy, tylko z winy błędnie napisanego tutaj... Nie wiem, czy dialogu powiedzmy. Coś się popsuło po prostu. Bardzo niefajnie i niemiło. Ale co zrobić? Dobra. Nie, Bladwin, zostaw moje bryłki w spokoju. Zobacz. I tak przed chwilą wydałem. Trudno. Straciliśmy, co zrobić, niestety. Lipa, panie, lipa. Kurczę, i to nie z mojej winy. Także proszę tutaj nie hejtować Robina, bo ja wiem, że niektórzy to lubią sobie napisać, że Robin lama i w ogóle. Ale to dzisiaj nie z mojej winy. Nie udało nam się wycwaniaczyć dosyć dobrze. Tipler. Nie, ja chcę do świstaczka iść, bo świstak łobuz podobno troszeczkę tutaj zabalował i zapomniał o umowie handlowej z myśliwymi. A trzeba mu przypomnieć, że tak się dzieje. Firn pyta o ciebie. Co? Kto? To niedobrze. Co się dzieje? Od 2 tygodni nie miałem wieści od moich szwaczy. Nie wiem, czy potrzebują nowych futer. Masz nielegalną szwalnię? Skąd wiesz, że nielegalną? A, zresztą nieważne. Idź do nich i sprawdź jak robota. No dobra, gdzie jest ta cała szwalnia? W jaskini w środku lasu. Co kilka dni przychodzą obok niej konwoje z rudą z kopalni. Sprawdzę, co tam się dzieje. Powodzenia! Nielegalna szwalnia, tak? A czekaj, sprzedajesz ty coś, świstaczku? Co ty sprzedajesz? Sprzedajesz coś? Ta, możesz u mnie kupić solidne spodnie. Moje spodnie są lepsze niż u Fiska. Mam większy wybór.
Okej, czyli rozmiary można sobie dobrać. Zawsze to samo. A zobaczymy, jak chcę kupić spodnie. Jasne. I są spodnie cienia, ciemne spodnie i spodnie robotnika. Ciekaw jestem, jak dobre są te spodnie cienia, ale pewnie są słabe. I pewnie mam rację, wszystko jasne. Komu piasek sypie? Nowi palacze. Właśnie, miałem iść do Hunograwo i Szakala. Hunograwo. Czekajcie, Grawo to przecież tam był wcześniej chyba. To chodźmy może, zobaczymy, co Grawo powie na moje fajeczki. Co tam na moje fajeczki powiesz, Grawo? Szakal wie, gdzie jest, Huno wie, gdzie jest, więc będzie prosto. Więc kocznijmy szybciutko, zobaczyć, czy uda mi się zrobić to zadanie. To nie mój problem, oczywiście, że nie. Chodź. I cześć, Grawosie. Gdzie ty jesteś, łobuzie? Siedzisz w chacie pewnie? Grawo, ej, what the fuck? Gdzie go wcięło, ty? Ty, Grawo tutaj nie ma? A nie, Graham! A ja Grawo. Chwila, to Grawo tam na dole siedzi, tak? Tak? Czy mi się coś popitoluje? No cześć, Grawo, dobra. Graham, Grawo, jeden piaseł. Oj tam. To nie mój problem, dokładnie. Okej. Cień należą do najbardziej wpływowych. Lubisz czasem zapalić? You like the smoke weed every day? Być może? Dla kogo pracujesz? Przysyła mnie Baltaran. Ten gość sprzedaje chyba najgorsze skręty w całym obozie. Czyżby zmienił ofertę? Możesz mi zaproponować coś nowego? Ze mroku, ze w północy, zielony nowicjusz. To nic nowego w sumie jest. Więc zgaduję, że Grawo, jeśli zaoferuje mu jakiegokolwiek skręta, będzie bardzo niezadowolony. Z tego, co mi się wydaje, dla niego chyba musimy załatwić specjalnego skręta z miodu. Oczywiście miodu nie posiadamy, dlatego nie będziemy mogli sobie skręcić. O, brzydkie chaty! Wiem, że wszyscy je kochacie. Jej, brzydka chata, najlepsza. Dobra, Eskel, dobra, tamte cwańki, nic. Bladwin, zostaw mnie, nie gadaj do mnie, ja cię nie lubię, łobuzie. I skończ tę planinę, co? Dokładnie. Kończymy, biegnijmy. Huno i ten, to oni wszyscy tam są tam dalej, więc musimy niestety pochycać, jak widzicie, przez cały obóz niemal. Bowni, cześć Bowni. Oczywiście mogę sobie tędy przejść, bo zapłaciłem tam jakiś haracz. I skończ tę paplaninę. Dlaczego oni ciągle to powtarzają? Jakie to jest wkurzające? I zawsze to samo, dokładnie. Dobra, jestem szakal. Nie! Piśniki! Ty gnoju, ale jakbyś zginął, to chyba bym ci krzywdę zrobił normalnie najgorszą. O, ty gnojarzu. Cześć, szakal. Trochę krwawi, ale oj tam. Tak jest, szakale, miałem zajarać. Chcesz sobie zapalić? A masz może zewnocy? Zapal sobie, daj zewnocy. Zapal sobie. Dzięki. Ale dwa przedmioty oddałem. Oj, mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś tutaj na nasze zabawy. Dobra, zewnocy oddany. I zobaczymy. O, tego mi było trzeba. Spróbuj także tego. Benzi, rozdajesz towar tak po prostu? Oś ty, no nieźle. A dzisiaj taki jestem pod koszulą w ogóle, ojej. Jak ładnie, lalala. Również niezłe. Zajrzyj do Baltarana po więcej. Do tego oszusta? Nigdy. Dlaczego? Kupowałem ziele przez długie miesiące. U tego sukinsyna on nawet nie opuścił ceny. Zdziera z nas ile się da. Tymczasem Balparwes już dawno obniżył ceny, bo wiedział, że jest popyt. Baltaran chyba nie rozumie, że połowa kopaczy nie ma za co kupić chleba, co dopiero czegoś do palenia. A gdybym zaproponował ci niższą stawkę? Ile opuszczasz? Nie no, nie szalejmy. 5 bryłek, 2 bryłki. 2 bryłki rudy, to już brzmi lepiej. Wkrótce zajrzę do tarana. Okej, fajnie, to jeszcze Huno nam zostaje i będziemy chyba szczęśliwymi, krwawymi, bezimi krwawymi. No, to brzmi dziwnie. Idę się przekiwać, bo bezi mi za chwilę się wykrwawi jeszcze. A tego byśmy, kurczę, nie chcieli. Hej, ty! Hej, ja! Co się stało? Spadaj stąd! Myślisz, żebyś był w stanie mi cokolwiek zrobić? A, no raczej najmądrzejszy w całej tej kurde zasranej kolonii. Nie, no dobrze. Najbardziej cwany może, nie najmądrzejszy. No wiecie, czasami gdzieś tam brakuje piątej klepki. Nie, no dobra. Huno, chodź tu, łobuzie. Chodź tu, łobuzie. Dam ci zaraz po twym arbuzie, znaczy się po głowie. Tylko masz chcieć te narkołyki, bo inaczej to się pogniewamy. Także pal to świństwo. Pal to alto. Czy muszę cię naprawdę aż tak bardzo męczyć? Super, chcesz zapalić? Mógłbyś coś dla niej wykuć, się jednego miecza, stoisz z pracą kowalu, chciałbym kupić narzędzia. Chcesz zapalić? Chcesz zapalić? Co? Ja? Nie, nie mogę! W przeszłości dużo paliłem, nie mogę do tego wracać. Szkoda, w takim razie dam je komuś innemu, spróbuj to coś nowego. Cały dzień ciężko pracujesz, należy ci się chwila wytchnienia. Nie wiem, jak go wziąć, zachęcić, ale może tak. Stąd w dzienniku przedmiot dodany, świetnie. Znaczy doświadczenie w dzienniku, tak, umiem. Chwila wytchnienia. I znowu to samo. Ta przeklęta kolonia potrafi doprowadzić człowieka do szału. Lepiej zapal od stresu się. Czym się przejmować? No dobra, innego sobie zapalę, ale tylko jednego.
No i Huno poszedł w dymek i z dymkiem. Jesteś uzależniony, ziom? O, od razu lepiej. Okej, Huno, już spodobało ci się, tak? Wykucie miecza kowalu, jeszcze jednego. A tak, chętnie. Mam nadzieję, że spoko. Okej, Huno, jak tam? Ziółko? Już cię siekło, czy jeszcze? Będziemy czekać. Nie wiem, czy to dobrze, że tak te Huno ćpie. Dobra, damy mu jeszcze ile mam. A nie, czekajcie, wykucie, kowal, narzędzia. Okej, dobra, chyba już nie muszę mu dawać zioła. Zapewne mam rację, to dobrze. Czy mam jeszcze jakieś zioło? Mam jeszcze mrok północy. Bagienne ziele od Balatarana, przeznaczone dla nowych klientów i zewnowicjusza. Nie, no to spoko, to chyba spoko. Huno, czy coś jeszcze? Mógłbyś dla mnie wykuć jednego miecza. Jak z pracą? Jak stoisz z pracą, kowalu? W ogóle bezie. A co cię to obchodzi? O Jezu, ale go siekło. Może mam dla ciebie zamówienie. Czyż mi? A cóż takiego? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak... Dobra, dobra. Narzędzia. I jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? Wow, bezie, w ogóle ty masz dialog? To zależy. Oczywiście, pod warunkiem. Dobra, dobra. Nie ale z tym. Facet lubi bogate zdobienie. Dobra, dobra, dobra. A możesz coś dla mnie wykuć? Możesz coś dla mnie wykuć? Ja nie jestem aż tak dobrym kowalem. Mogę wykuć jakieś proste bronie. Okej, okay, dobra, mnie z tym. Bo tam mi szumi jakiś łobuz. Miejmy nadzieję, że ten już się chwycił. No ale właśnie jestem ciekaw, gdzie mogę znaleźć tego miodowego skręta. Z tego co wiem, że można go na pewno znaleźć, a miodu chyba nie kupię aktualnie od nikogo. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miód. Ale dobrze, pamiętajmy, że potrzebuję tylko jednego jeszcze skręcika tego specjalnego dla... którego? Szekar chce zapalić ze w nocy, nieco spuściłem sceny, dałem Huno zapalić, podałby teraz mu dać coś innego, Huno z chęcią zapali drugiego skręta. No dobra, to ze skrętami jeszcze poszalejemy. Sprawa Firna. A, do szwalni byśmy mogli się przejść właśnie. Wyjątkowe trofeum, to już wiemy. Komu piasek? No właśnie, z tym piaskiem w sumie by można było zrobić. Kopacz Uskan prosił mnie o pomoc w zejście. Bookhart, aby przygotował worek. Kurde, gdzie ja znajdę Bookharta? Kto to kurde jest? Bookhart. No nic. Dobrze, ale no niestety, szkoda, że wyszło tak jak wyszło z tą siłą, z tym punktem, z tym przeskokiem. Bookhart. Pierwszy kurczę słyszę. Kurczę, wiem, że gdzieś jest, ale Henry nie jakiś tu. Naldur. Naldura to jest prawa ostro po twarzy, więc. Niech nie fika, ziomeczek. Dobra, może pójdziemy do tej szwalni. Zobaczymy, co tam się dzieje do cholery. Pewnie wszyscy nie żyją i tyle. A resztę questów sobie ogarnę po prostu, co trzeba zrobić. Zrobię sobie jakąś tam listę. W ogóle to bym musiał sobie kupić jakiś zeszycik, notatnik, cokolwiek, żeby sobie zapisywać, co zrobić w następnym odcinku, na przykład jakieś questy i jak je wykonać. Myślę, że to będzie o wiele przyjemniejsze do oglądania niż, nie wiem, błądzenie po gotyczku i tak dalej. Więc ja myślę, że teraz pora przyszła na czekajcie. Muszę sprawdzić. Przyszła pora na 10 doświadczenia. Ej, ale ja chciałem pograć sobie, Bezi, dlaczego żeś tak szybko tą lutnię wywalił? O. Beziek, ty pięknie grasz, chłopie. To jest koncert życzeń normalnie. Piękne granie na ekranie. No Bezi, całkiem źle ci idzie to grańsko, ale 10 doświadczenia w sam raz, po prostu. Hyc, lecimy w takim bądź razie. Lecimy, jak spimy. Zgaduję, że są dwie chyba jaskinie, do których warto się udać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cześć chłopaki, już idę sobie expić. A skoro idę expić, to lepiej się save'nę, bo znając mnie, zaraz mnie coś zje w tym lesie i będzie lipa. Więc chodźmy za tym, nikt nie woła. Cześć, ścierwojady. Pięknie ci, ścierwojadzie, gadzie, wredny dziabnąłem. I jeszcze 10 expa do kieszonki. O, Bezi, ale ładnym kroczkiem żeś to zrobił. Normalnie szok. Krwepice bym mógł jeszcze zatłuc. Są dwie jaskinie, które bym mógł odwiedzić. O, ile piekielniczków. Szniki, fajnie. O, coś mnie chce bić, czy nie? Taka muzyka się włączyła, niezbyt przyjemna. Nie, oczywiście nikt mnie nie chce bić tutaj. Jak wchodzimy do lasu, to się takie hałasy dzieją. O nie, nie wziął. What? Co to było? Ale tekstury zajebiste mi wyszły przez chwilę. Dobra, gdzie są moje jakieś, nie wiem, mięsko na przykład, smażonki moje. Hyc, smażonka numer 1, hyc, smażonka numer 2. Już jestem pełen sił do dalszego biegu. Tam widzę jakieś ścierwolady na górze. Ścierwojady dobre mają układy w tych lasach. O, serafis, prawie przegapiłem. Chodź do kieszonki. Ja oczywiście wszystko zbieram, mimo że później będzie mi to totalnie nieprzydatne. A kto by to ze mną zabronił? Dobra. Oja, do ataku! Hadong! Niestety mam mały problem ze ścierwojadami, bo ja nie mogę unikać ataków. A ty co? A ty nie chcesz się ze mną bić? Ja tobą! Idzie diabłem. Ale pięknie, Bezi, sieczkę robisz z tych ziomeczków. Oczywiście zbieram ich mięcho z racji tego, że
Primo po pierwsze, nigdy nie wiadomo, czy jakiś kwestik z mięskiem się nie pojawi. Primo drugie, jak widzicie, smażonki nasze bardzo nam dużo dają życia, dlatego warto je robić. A czekajcie, tutaj te ziomeczki, tu siedzą te ziomeczki. Czy tam na dole... Nie, no patrzcie, ich tam jest dwóch. Tam powinien być jeszcze jeden trzeci ziomuś, co mówi, że może nas zaprowadzić. O, cześć Kostek. Fajnie, że cię podeptałem, trochę przypał. Ale właśnie on chyba gdzieś poszedł sobie ten ziomek, bo ja z nim gadałem, że nie chcę, żebyś mnie nigdzie zaprowadzał. On spoko loko, to idę sobie sam, kapa. I właśnie sobie poszedł, a my teraz mamy problem i nie wiem, gdzie go się znaleźć. Dobra, tu jest taka jaskinia. To jest wilk? Jakiś taki wyblakły troszeczkę, cześć wilczku. O cholera, ale mnie dziabnął w głowę. Nie, zostaw moją głowę. Ty, hopie, ale bij się ze mną, a nie uciekasz. Ty penisie, co ty robisz wilku? Ale wilki to ja szanuję w sumie. Okej, dzień dobry, czy to są zwłoki? O, to są zwłoki. No cóż, nie pykła szwalnia nielegalna. Najwyraźniej Janusz Tracz tutaj wbił ze swoją ekipą i pozamiatał. No dzień dobry chłopaki, kawałek materiału. Szpule do nici. To chłopaki tutaj szyli i się posypało. Zapiszki szwacza. Zaraz je przeczytamy oczywiście. I jeszcze więcej materiału. Oczywiście ja to wszystko pozbieram, bo może sobie sam uszyję swoje własne spodenki. Lekka sakiewka. W ogóle te sakwy to ja bym pootwierał. Oj, zwykły bandaż. W końcu zdobyłem bandaż. Nie, będzie, nie siadaj na stołku. Nie mam zamiaru. Słyszę jakiegoś łobuza. Coś tu mruczy mi pod nosem. Nie wiem, czy też to słyszeliście. Takie właśnie dźwięki. Umiem udawać kretoszczury. To taka moja ukryta zdolność. A tak naprawdę jestem krotoszczurem, nie, no dobrze, już szanujmy się, bez jakichś tam głupich przypałów. Okej, czy coś mi jeszcze tu zostało? Dobra, przeczytajmy tą notatkę, bo za chwilę zapomnę o jej istnieniu. Zapiski szwacza. Październik, mamy tydzień na przygotowanie następujących ubrań. Futro ze skóry trolla, 5 futer... O nie, idzie tutaj łobuz, ja wiedziałem, że tak będzie. O nie, zostaw mnie, zębaczu, ale mnie dziabnie zaraz gnojasz. Nie! O Boże, tak bardzo nie mam szans. Zginąłem. Za bardzo się poczułem. Kurczę, no, wyczuł mnie gdzieś swym nosem. Dobra. Czekajcie, już wszystko zebrałem? Nie! O mój Boże, szybko. Szybko weź, bo za chwilę tu będzie jedna wielka rozruba. Biegnij. Znaczy, zbieraj wszystko, co się da. On mruczy tam na górze już. Bezi mruczą na ciebie. Szybko! Jezu, co ty robisz? Chopie! Dobra, co jeszcze? Skrzyneczka i uciekamy stąd! Dobra, wszystko. Chyba wszystko, a jak nie, to najwyżej tu jeszcze przyjdę. Tylko żeby mnie ten kurde... No, łobuz nie dziabnął. Dupałkę. Okej, chyba spoko. Chyba już... Jak on mnie wyczuł, łobuziak? Przez ten... Okej, chyba... O, widzicie? Idzie, tam się skrada. Ale przypał. Okej, w sumie to bym mógł go pewnie zastrzelić jakoś bezproblemowo, ale... Kurczę, no trochę bym tam jeszcze pogrzebał, wiecie? Dobra, może zrobię jeszcze F5 na szybko, tak żebym jak coś to mógł uciec. I jeszcze sprawdzę, czy rzeczywiście wszystko zabrałem. Chyba ten ziomuś nic, w skrzyneczce też na pewno już nic. To jeszcze z tyłu się trzeba rozejrzeć. Okej, tutaj między tymi buczułkami nic nie ma. I to robią. Okej, dobra, także idźmy stąd po prostu, za chwilę przeczytam sobie tą notatkę, tak żebyśmy wszystko już wiedzieli. No ale niestety nielegalna szwalnia nie pykła kolesia, kolesi posiekali na kotlety, no i co zrobić? Znaczy jestem ciekaw, kto ich posiekał. Okej, jeszcze raz tą notkę sobie na spokojnie przeczytam. Mam bardzo dużo wszystkiego i w ogóle nie wiem, dlaczego kamerka się coś popsuła przez chwilę. Okej. Stara notatka, zapiski szwacza, jeszcze raz. Okej, pracy dużo, czasu mało, wygarbować skóry i inne pierdoły. Dobra, spoko. No to co, idziemy powiedzieć, że szwalnia aktualnie zamknięta, nie ma klienta, a pracownicy zostali zabici. Także bardzo przyjemne, na pewno to musiało być. Ciekaw jestem, co się tam wydarzyło w tej szwalni i mam nadzieję, że tutaj moje, nie wiem... Właśnie cały czas się boję, że moja pomoc dla starego obozu jest traktowana jako, nie wiem, że tam, nie wiem, na przykład pójdę do bandytów, a oni powiedzą, że za dużo się kręciłeś w starym obozie, niestety nie możesz się do nas dołączyć, bo jesteś zdrajcą, coś tam, bla 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 i w ogóle taki przypał. Dlatego liczę na to, że jednak tak nie jest, bo podobno tak może być, ale byśmy tego nie chcieli. Dobra, Świstak, gdzie ty siedzisz? Dlaczego ten obóz jest taki spory? Musi być jednak ziarnko prawdy, oczywiście.
Dobra, Świstak, słuchaj, jest sprawa. Mam twoje materiały i wszystko inne, ale niestety, chłopaki nie żyją. Byłem w szwalni. I 100 za 50, super. Twoi robotnicy zostali zabici przez wilki. No jak to przez wilki? A no w sumie tak, były wilki przed wejściem. Raczej nici z pancerzy i ubrań. Nici? Oho, cholera, zawsze musi się coś spieprzyć. No dobra, potrzebuję dwóch nowych robotników. Postaraj się coś skombinować. A nie dlaczego ja? Dobra, weź te kilka bryłek za fatygę. Reszta, jak będziesz miał ludzi. Okej, potrzebuję dwóch nowych pracowników do pracy w szwalni. Nie wiem, czy ktoś będzie chętny, żeby pracować w takich warunkach, ale jeśli będzie, no to spoczy. I ludzie zawsze gadają. Lepiej się w nic nie pakować. Dobrze, Bezi. Co to było, Bezi, surferze? Miałeś chycnąć na górę, a ty żeś zrobił jakiś dziwny slajd. Nie do końca mi o to chodziło. Dobrze, dobrze, już zaraz... Zaraz, nie, no to serio, te dialogi są idealnie zrobione po to, że jak ktoś nagrywa, to to przypał i w ogóle. Chyć na górę, weź. Chycaj pięknie, bo ja jeszcze tutaj... Tutaj coś słyszałem, że jest questik bardzo fajny. Nie, Bladwin! Nie, nie chcę płacić moich pieniędzy, żebym chyba wydał pół majątku po prostu na ciebie, chłopcze. A wolę nie wydawać pieniążków. Czekajcie. Tu jest kopacz, tu jest szakal, tu jest cień. Z tego co mi się wydaje, to są taki tacy goście, którzy się nazywają siepacze. I oni są do wykończenia w sumie. Cześć. Zejdź mi z oczu, parę nędznych bryłek. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Podobno jest tam o wiele lepiej. Dobra, Dusty, nie podoba ci się tutaj? Dlaczego po prostu nie odejdziesz? Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla, nazywał się Melvin, ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Okej, spoko. Czyli po prostu musimy znaleźć Melvina. Okej, nie ma sprawy. Tu są kopacze. Tu jest Bonnie. Ej, no nie wiem, gdzie ci się pacze się podzieli, ale ja wiem, że jest quest z nimi, bo widziałem po prostu, że jest taki questik, że tam trzeba się pozbyć się paczy, bo oni kopaczą, bardzo trują tyłeczek i są nieprzyjemnymi ogólnie gadzinami wrednymi, no i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie, Uskan? Czy ja przypadkiem z tego nie miałem czegoś do zrobienia? Zazu, tu siedzisz? Gildia zleciła mi zdobycie 6 krwawych pucharów. Szefowa zamierzała je pewnie opchnąć jakiemuś z tych snobów, którzy odgromadzą tego typu historyczne pamiątki. Widać, że nie za dobrze ci poszło, skoro wylądowałeś na zesłaniu. Nie przerywaj mi, to ci opowiem. Na czym to ja skończyłem? A no tak. Wprawdzie udało się świsnąć puchar z domu tego piękniejsza Valentino, ale wpadłem podczas przeczesywania domu Grabendetta. Byłem pewien, że krętacz głęboko śpi, a tymczasem wymknął się ze swojej rezydencji i zawołał strażę. Mój dalszy los był już przesądzony, coś takiego. Ten Gerbrand sam prowadzi różne ciemne interesy. W kolonii karnej jest już jego były wspólnik, który odwala za niego brudną robotę. Tylko czekać i ten obleśny knur sam wląduje w górniczej dolinie, a wtedy nie chciałbym być na jego miejscu. Okej, okay. Kim jest były współpracownik Gerbranta? To Diego, szef cieni! O kurde, naprawdę nie widziałeś? Widać, Gerbrandt postanowił się pozbyć swojego wspólnika. A no tak, okej, już pamiętam. Pewnie wyczuł, że z Diego niezły spryciarz i w sumie się nie pomylił, bo ten szczwan list zdołał nieźle urządzić się w kolonii karnej. Każdy tu niby zaczynał z Kilofem, ale nie każdemu daje się zostać dowódcą cieni, prawda? Pomyśl więc sobie, co ten bystrzacha przygotował na wypadek, gdyby do kolonii karnej miał trafić gość, który go wycyckał. O matko, wolę nie wiedzieć. Skąd nazwa tych kielichów? O, to są ciekawe informacje w sumie. Nazywają je krwawymi, bo nasz kochany król zdobył je podczas bardzo krwawej wyprawy, w czasie której stracił sporo swoich ludzi. Brał w niej udział wielu żołnierzy z Gorynic, więc te snoby z Górnego Miasta postanowiły koniecznie zdobyć te krwawe puchary. Że niby jakaś pamiątka odwagi mieszkańców Gorynic, ale dla mnie to zwykłe kielichy, za które bogacze są gotowi solidnie je przepłacić. Naprawdę trzeba nie wiedzieć, co robi ze złotem, by wydawać je na jakieś sentymentalne starocia. Co może mi poradzić? Ten Valentino chowa swoje skarby w skrytce, której mechanizm uruchamia jedna z lamp wiszących na ścianie. Po przyknięciu lampy ścianka znika i pojawia się kufer. Z pewnością będę miał okazję to sprawdzić. No tak, jesteśmy przecież pod magiczną barierą, ale prosiłeś o radę, więc ją masz. Jak tam leci? A, płacę strażnikom i cieszę się spokojem. Okej, Rączka też był w gildii złodziei. Wprawdzie jestem tu od lat, ale kodeks honorowy złodzieja w dalszym ciągu mnie obowiązuje. No i przede wszystkim lojalność. Czyli jednak Rączka był członkiem gildii złodziei. Wybacz kolego, ale naprawdę nie mogę ci powiedzieć. Jak sobie chcesz. Okej, fajnie. Fajna, przyjemna rozmowa. Clyde, czy ja mogę z tobą coś zagadać? Bo pewnie nie. No to spoko. Okej. Całkiem nieźle nam dzisiaj poszło, zwłaszcza, że wbiliśmy kolejny poziom. A wiecie co? Jeszcze jedną rzecz bym sprawdził. Za obozem.
Jest, kurczę, jestem ciekaw, gdzie ten miodowy skręt leży, bo ja wiem, że on gdzieś leży, ale nie mogę sobie przypomnieć teraz lokalizacji tego skręta, ale wiem, że jeszcze tutaj, niedaleko, jest taki pewien sobie ziomuś. Niestety jest dosyć martwy ten ziomuś, ale spoko. Okej, dobra, zaszarżuję, będzie szybciej. Padunk, dzięki. Jest taki sobie ziomuś, no właśnie tak ja mówię, jest dosyć nieruchawy, rzekłbym. I właśnie chciałbym sobie sprawdzić jego tam zwłoki i tak dalej. Czy on coś przy sobie ma? Nie pamiętam, w którym on miejscu leżał, tam za chwilę pójdziemy. Chyba tam jest, tak, tam są jakieś zwłoki. Nie pamiętam, trafiłem na niego kiedyś chyba przypadkiem, ale jak testowałem, czy mi działa gra. Sztabka złota, czystego złota, 30 moneta, nalewka jabłkowa, jaś cierwojeda i ćwiekowana maczuga. Gdyby nie to, że mam już lepszą broń, to ta ćwiekowana maczuga byłaby całkiem okej. Okay. No, nie jest to jakaś specjalna, ale szept burzy jest przekozacki. To pielec, ma białe włosy, okej. Okay. Dobra, spoko. Tam po drugiej stronie oczywiście ścierwojady. No, mógłbym pójść sobie na nie zapolować, ale w sumie czy to ma sens? Chyba nie. Chodźmy jeszcze sprawdzić tutaj te ruiny. Właśnie zastanawiam się, co to była za chata. Tutaj koło do szlifierki jest, piwo, pochodnie, jakieś talerze. Ktoś tu musiał mieć całkiem fajną chatę. Niestety nie piekło, jak widać, i ktoś zginął, a kto martwy nie żyje, i już chata nie ma swojego właściciela, zwłaszcza, że chaty praktycznie nie ma, po prostu są same jakieś tam ruiny, no ale oczywiście przy chacie kręci się ten jaszczur i te jaszczury są bardzo wrednymi skurczybykami, walka z nimi może przysporzyć naprawdę sporo kłopotów. O mój Boże, ale dostał hita, jaszczur please. O nie, bo zaraz mi tamten skusuje jaszczura. Diego, znaczy Bezi. Diego, what the fuck? Dlaczego krzyknąłem Diego? To było dziwne. Okej, 5000, jak spojrzę, mam bite. Wow, nice. Też bym miał spory level, gdyby nie zawyżone progi. W ogóle Diego na Beziego powiedziałem. Co? Dlaczego? Musiało mi się coś przesadzić w główce po tym, jak się dowiedziałem, że Diego takie różne fajne. W ogóle fajne jest to, że tam się rozszerza trochę ta fabuła, jest rozszerzona. Właśnie, że tam jakieś się newsy dowiadujemy o różnych postaciach. Zadbano o to w edycji rozszerzonej i bardzo mi to pasuje i jestem jak najbardziej za tym. Okej, tak właściwie to czy coś jeszcze? Wiecie co, skoczymy sobie tam na górę. Tak z czystej właściwie ciekawości, zobaczcie tego białego wilka. Oczywiście zabijać go w sumie nie ma po co, bo jeśli się okaże, że na przykład z niego jest skóra jakaś potrzebna do wykonania zadania. O, dziki! O mój Boże, dziki! Naprawdę, kocham dziki. Znaczy są najgorszymi skurczybykami po prostu, jakimi się da. Ale dziki są spoko. Może pojedynczo je wyciągnę. Tylko problem w tym, że nie mogę za bardzo... Okej, ten dzik ewidentnie się na mnie chce rzucić. Dziku. No podzikuj sobie jeszcze troszeczkę. On za chwilę się dupnie na mnie. Ale się wbije za chwilę we mnie. O ty dziku, ale... Ej, z dzika jest sporo expa. Niestety nie mogę z niego skórek zebrać. A to oznacza, że jeśli mam mieć zadanie na skóry z dzika, to będzie przypał. Może nie będę zabijał tych dzików, cholera. Znaczy, wiecie, nie wiem, czy istnieje nawet takie zadanie, że tam zbierz skóry z dzika, czy coś takiego, ale jeśli się okaże, że jest takie zadanie, a ja właśnie wykończyłem jednego z dzików, które trzeba mieć na zadanie, to będzie mi bardzo smutno. Czy ja coś jeszcze tutaj chcę zrobić? Nie no, chciałbym wiedzieć, gdzie jest ten miodowy blancik. No naprawdę, nie mam pojęcia. Wiem, że go gdzieś można znaleźć. Kurde, nie wiem, czy przypadkiem nie gdzieś tam przy obozie myśliwych. Można się w sumie przejść. Zaraz 30 minuta odcinka, to w sumie chyba będzie trzeba kończyć. Ale przeskoczmy, pochycajmy jeszcze chwilkę. Kurczę, no nie mam pewności do końca, gdzie tutaj mogę znaleźć tego blanciora. Pamiętam, że przy jakichś krzakach. Chociaż może do Kawalorna byśmy się przeszli, może u niego coś tam w okolicy będzie. Bo właśnie nie mam do końca pewności. Okej, okay. W sumie bo ktoś jeszcze proponował mi, żebym poszedł... Znaczy wspiął się tutaj na te skały Gilberta, czy tam Giblarta, nie pamiętam jak on się nazywa. I że tam, gdy pójdziemy, to będziemy mogli gdzieś zajść. Ale myślę, że to przetestujemy w innym odcinku. I tam podobno jakaś niespodzianka na nas czeka. Boję się, że ta niespodzianka nie będzie wcale przyjemna. Bo w Gothicu przyjemne niespodzianki zdarzają się rzadko. A co to za jaskinia do cholery? Pierwszy raz chyba ją widzę. Są tu jakieś kretoszczury. O, kapliczka Beliara, no nieźle. To grubo, rzekłbym. Okej, cyk do kieszonki, dziękuję. Bezi, weź to mięsko, bo się nam przyda. W ogóle kapliczka Beliara, no. W takim miejscu, to ciekawe. Okej, okay, lewitujący napój jakiś chyba widzę. Mamy oczywiście jeszcze górskie ziele, no i kapliczka Beliara. Nie wiem, czy korzystanie z niej to dobry plan, w sumie. Ale mamy lokalizację kapliczki, więc spoko. Nie będę póki co się do niej modlił. Trochę się boję, że coś popsuję. Tam są oczywiście chłopaki pilnujący wejścia na ziemię orków. No, a tak mówię, tamto przejście, co niby tam jakaś niespodzianka na nas czeka, sprawdzimy sobie najwyżej w kolejnym odcinku, gdy będziemy wracać.
A chciałbym jeszcze poszukać trochę tego bagiennego, znaczy tego ziela. Tutaj coś rośnie. Polne ziele. Mue, to mi niepotrzebne. W ogóle ziele sobie rośnie tak po prostu na polu? Co to ma być? Znaczy dobra, jeśli to jest ziele takie zwyczajne, to jeszcze okej. Okay. Hyc! Trochę za daleko chycę chyba robię. Trochę się boję, że za chwilę gdzieś dupnę. I się skończy nasze chycanie wesołe. Gdzie ja idę? Nie wiem. No dobra, chodźmy do tego kawalorna w sumie. Może gdzieś tutaj w okolicy będzie jakieś ziółko. Albo coś. No nie wiem. A najwyżej ja sobie sprawdzę na kolejny odcinek i będziemy wtedy wiedzieli. Tutaj mam ziomka, z którym mogę iść na polowanie. Tutaj są chrząszczyki, których oczywiście nie mam zamiaru nawet dotykać, bo one są zbyt fajne. I cześć kawalornie, nareszcie się spotykamy. Jeszcze za ostatni dialog myślę i będzie przyjemnie. Co tu robisz, kawalornie? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Okej, na ścierwojady. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Okej, kawaluron. W ogóle głosik, jaki masz państwo? Skradanie się 10 punktów, łuk, poziom pierwszy 20 punktów. O kurczaki, sporo. Gdzie mogę zdobyć łuk? Kluk. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Okej. Dobra, a właśnie, w sumie ty powinieneś mieć chyba mało. Dobra, ale masz za to sporo strzał, które bym sobie mógł sobie kupić, więc chodź. Ja bym ci sprzedał mój ostatni zarezerwowany miecz, bo... Chociaż nie, może zarezerwowanego miecza akurat nie będę sprzedawał. Bo na przykład bym mógł takie krótkie miecze opchnąć, bo one mi nie będą przydatne. Stary miecz zostawimy, bo on będzie questowy z tego co pamiętam. Chociaż czy ja potrzebuję tyle strzał? Chyba nie, tak naprawdę. Strzały mi się nie przydadzą. Czy ja mam coś takiego, żeby ci sprzedać, co mi się totalnie nie przyda? Dobra, tu mam jakieś śmieci, od razu je wywalmy, żeby się nie plątało. Sztabka złota w ogóle, ciekaw jestem do czego ona będzie potrzebna. I w sumie mam pełno tych jakichś nici i tych pierdół. Zostawię je póki co, bo nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. Dobra, jeszcze sprzedam mu jakiś złom. Przecież mam pełno tych broni. Pałki mi nie będą, zostaję sobie po jednej na przykład z tych rzeczy. Żeby mieć po prostu. Tutaj cyk. W sumie maczuga nie jest potrzebna, dużo nam da. Okej, oczywiście ten mieczek, stary miecz nam się przyda do questa, podobno jest taki questik. Okej, to reszta lecą bryły i tyle, nie ma co, zresztą tych bryłek mam i tak całkiem sporo, nie ma co narzekać. Dobra, do 80, o, przeleciałem, dobra. Cyk, 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 15 FPS-ów i spoko. W sumie kupuję bryłki za bryłki. Super pomysł robienie. Dobra, mniejsza z tym. Niech już będzie. Ach, mistrz robi normalnie. Dobra, kawalorn fajnie. Lekka sakiewka. Czy ja mogę ci ją zwałować, ziomeczku? Mam nadzieję, że tak. Hyc! A, sakiewka. Aż odwrócił głowę w ogóle kawalorn w drugą stronę. Nie, ja nie patrzę, jak mi okradasz, Robin. Nie patrzę. Okej, tu jeszcze ryżowa. Alkohole tak sobie leżą? To pewnie te chrząszcze tu popijają. Łobuzy, wiedziałem. Okej, cześć kretoszczurze. Zatańcz na róże, kretoszczurze. Tak się zastanawiam, jak te kretoszczury tutaj żyją. W ogóle kawalerom się nie cyka tych kretoszczurów, że one sobie tak śmigają i tak dalej, i tak nic, zero, nie wiem, czegokolwiek. Dobrze, to moje będą mi spoci. Zawsze to jakieś, wiecie, zawsze jakieś mięsko. Drzwiczki, a nie, drzwiczki to ja potrzebuję kluczyka. O, i słyszałem jakiś dialog. Ktoś tam siedzi gdzieś niedaleko. Okej, a tak właściwie to przy tym obozowisku coś tu jeszcze jest? To jest łóżko? Nie, tu można sobie mielić cokolwiek. Co za stół? Ej, nie wiem, ale chcę sprawdzić. Nie mogę sprawdzić niestety, ale jest podświetlany, tak jakbym mógł coś zrobić na nim, ale niestety Bezi nic nie robi. Okej, a tu do skór coś jest, o kurcze, ej, to jest fajne. W ogóle teraz ten obozik kawalorna wygląda naprawdę solidnie i porządnie. A no i skrzyneczka kawalorna w sumie, ciekaw jestem czy kawalorn będzie miał focha, jak będę chciał ją otworzyć. Mam nadzieję, że nie. Chyba nie ma, dobrze. Mamy kluczyk, więc fajnie. Dobra. I co? I kawalorn nie ma foszka, więc idziemy jeszcze okraść kawalorna i myślę, że ten odcinek będzie całkiem fajny. Mam nadzieję, oczywiście, na następny odcinek sobie wszystkie kłaściki przygotuję, jakie będzie trzeba, żebyście mieli tutaj wszystko pięknie wypasione odcinasy. Bo ja wiem, że nie wszyscy lubią patrzeć, jak Robin biega w kółko i nic nie robi, no ale dzisiaj coś nam się nam udało zrobić, także nie ma narzekania, trzeba oglądać. Skrzyneczka, hyc! Tutaj oczywiście jakieś pierdoły totalne, bo ten magazyn to tam nic specjalnego. Jeszcze F5 zrobimy, bo tu czeka nas otwieranie skrzyneczki. Więc lewo, prawo. Wow, super skrzynia. Lewo, prawo i zobaczcie ile rzeczy. I nasz ognisty pocisk, a w ogóle jak ładnie wygląda tekstura tego ognistego pocisku, to mi się podoba. Okej.
Więc magazyn skradziony, nawet okradziony i jesteśmy szczęśliwi i w ogóle. Także ja się zapiszę tutaj przy właśnie chatce Kawalorna. Bardzo ładne miejsce. Może pójdziemy sobie na to polowanie z tym młodzikiem, znaczy się z tym uczniem Kawalorna. Może ziomek ogarnia. No i tyle. Więc jeszcze suchar na koniec odcinka. Sucharek będzie dzisiaj o blondynce. Niech będzie o blondynce. Opowiem wam suchara. Także wieczorem blondynka kładzie się spać z mężem. Z racji, że śmierdziała, mąż mówi: wziąłaś prysznic? Jasne, jak coś zginie, to zawsze na mnie. Ty bum, psz, i w ogóle głupi suchar, o Jezu, to jest taki z tym, jest taki bardzo nieładny suchar, że dlaczego nie zastrzelisz murzyna na rowerze, który ma, wiezie, pod pachą telewizor, bo nigdy nie wiesz, czy to nie jest twój telewizor. Ty bum, psz, o, ale tego suchara udawajcie, że nie było, bo za chwilę YouTube mi tutaj usunie wszystkie filmy i powie, że o, Robin, ja oczywiście nic nie mam do jakichkolwiek nacji, racji i w ogóle bytów, także spokojnie, czyste sumienie. Możecie na białasku wcisnąć, ja się nie obrażę. Dobra, ale to mniejsza z tym. Mówi Robin Skateboard. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście zachęcam do zostawienia łapy i komentarza i słyszymy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.